Cześć, z tej strony Łowca Much, a to film z serii o malowaniu kostiumów, a raczej przerabianie i malowanie. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, oczywiście kliknij łapęcie w górę i subskrybuj z dzwoneczkiem. To może następny odcinek nie będzie za pół roku. Tak. Więcej info na ten temat znajdziecie w filmie powyżej. Przypominam, że na zgłoszenie w konkursie masz czas do końca tego dnia, także radzę się pospieszyć. Naszym przewodnikiem w dzisiejszej podróży po piekielnych czeluściach będzie wycofany ogier Shai ze Schleich z 2013 roku. Osobiście myślę, że raczej zajumany od konkurencji. Naprawdę, jak zobaczyłam w internecie jego firmę, to aż 3 razy czytałam napisy na brzuchu. To zupełnie inny styl i poziom Schleich, nawet jak na starsze figurki. Model wprawdzie nie ma zbyt wielu szczegółów, prócz strzałek i detali na pysku, za to świetne proporcje. Urzekła mnie zwłaszcza rzeźba włosia. Jakie nie cierpię tych dziur! Tym razem jednak zostają uratowane, bo pasują mi do projektu. Tym razem. Zaczynam klasycznie od zeszlifowania napisów i szwów. Właściwie to mogłam przejeżdżać po nim skalpelem dla samej zabawy, bo model był praktycznie gładki, a z drugiej strony uważać, by nie wyciąć za dużo. Tak, wreszcie mam prawdziwy, ostry skalpel. I kilka innych nowych narzędzi. Unboxingu nie zrobiłam, bo rodzinka dobrała się do pudła podczas mojej nieobecności, no i wiecie, ten efekt surprise już przeminął. Zmyjemy pył i... auć, nie, prepping się jeszcze nie skończył. Będę musiała wyrzeźbić nowe końcówki szczotek, prawdopodobnie ułamały się przez lata siedzenia w pudle. Ale zanim to zrobię, muszę pozbyć się tego irytującego połączenia ogona z nogą. Wygląda to dla mnie dość nienaturalnie, nie uważacie? W dodatku to będzie moje pierwsze podejście od Restika, tak więc skalpę w ruch. Podcinam równo krawędzie połączenia, po czym biorę większy nóż do tapet, poprawiam i ostatecznie rozdzielam dwie części. Boże, jakim cudem ja mam jeszcze wszystkie palce. Odcinam wolne kawałki, dokładnie szlifuję pilnikiem obydwie powierzchnie i tak na zmianę. Okazało się to nieco trudniejsze, bo nietypowy materiał modelu pod wpływem ścierania tworzył jakieś dziwne zadziory. Skalpelem wycięłam również jakoś pokracznie wzór włosów na ogonie, żeby nie było tak płasko. Wygląda to całkiem nieźle. Niby niewielka różnica, ale realizm jest w cenie. Przechodzę do zalepiania tej części zadu, która bohatersko obroniła moją rękę przed ścięciem. Wygładzam nową masę epoksydową za pomocą palca zwilżonego wodą. Miałam niemałą zagwozdkę, jak przywrócić tu fakturę sierści. Próbowałam palcem, bo zauważyłam, że ma podobną strukturę, ale ostatecznie zostałam przy ręcznie robionych zagłębieniach. I tak jest to słowo widoczne. Następnie przechodzę do formowania szczotek. Masa jakoś nie bardzo chciała mi się przyczepiać do modelu, więc podczas robienia rowków musiałam być bardzo ostrożna. Na przemian wygładzam i szarpię powierzchnię, żeby wyglądało to naturalnie i zwiewnie. Ostatecznie po wyschnięciu wszystko było ok, zatem pora na podkład. Pryskam konia białą farbą. Nie robiłam tego zbyt dokładnie, bo i tak będzie ciemnej maści. Było już późno, przede wszystkim kończył mi się podkład, bo prawie całą puszkę zużyłam na inny model i ach, dobra, po prostu jestem leniwa buła. Podczas gdy podkład schnie, zabieram się za zrobienie wstępnego szkicu maści dla tego pana, żeby nie pogubić się w trakcie malowania i dobrać odpowiednią kolejność nakładania warstw. Zwykle nie robię tego tak szczegółowo, ale jak już zaczęłam serię o planowaniu na blogu, to dam dobry przykład. Korzystam z gotowego wydruku z dzieciństwa. Zastanawiałam się tu wciąż nad dwoma wersjami kolorystycznymi. Czerwono-pomarańczową i niebieską. Stwierdziłam, że to wyjdzie w praniu i na następny dzień przeszłam do mojej ulubionej części pracy, czyli malowania. Chociaż jak teraz się zastanawiam, prepping był chyba przyjemniejszy. Przyjechałam jeszcze papierem ściernym niektóre miejsca i nałożyłam 3 warstwy czarnej farby. I zgadza się, po 3 miesiącach kupiłam nową tubkę! Hurra! A z zakrętkami dalej się nie dogaduję. Sierść ogiera układa się w pewnych rejonach w ten sposób, że jeszcze podczas cieniowania zauważałam malutkie białe punkciki, które wcześniej były nie do wykrycia. Ale czas nadać customowi charakteru. Najpierw pomalowałam na próbę szczotki niebieską farbą fluorescencyjną, po czym nałożyłam na nią zwykłą żółtą. Miałam nadzieję, że, tak jak pod pastelami, będzie ładnie świecić. A to lipa. To właśnie między innymi mój głupi upór w tej kwestii sprawił, że ten filmik pojawi się tak późno. Tak bardzo chciałam, żeby custom świecił w ciemności, no bo wiecie, ogień równa się światło. Zamówiłam więc na szybko farbę Happy Colors. Dłużej będę się nad nią rozwoić w odcinku z porównaniem farb. Dość, że ostatecznie byłam zmuszona ją zakryć i pożegnać się z marzeniem o świecących płomieniach. Chyba, że miałabym go skończyć dopiero w lipcu. A to by było niefajne, prawda? Jak już pewnie zauważyliście, zdecydowałam się na żółć jako podstawę dla końcówek. No więc maluję. Maluję, maluję i maluję. Powiem wam, że człowiek leniwy jest bardzo kreatywny, a ja jestem leniwcem do kwadratu. Po kilku warstwach stwierdziłam, że nie ma sensu się tak zamęczać, a poza tym, czemu czerń plus żółć daje zieleń? Szczerze, tego mnie na kole barw nie uczyli. Postanowiłam ubrać koinka w aluminiową zbroję i jeszcze raz spryskać podkładem.
Dzięki temu zmieściłam się w 3-4 warstwach żółtego, a te przypadkowo poszkodowane miejsca po prostu machnęłam jeszcze raz na czarno. I tu pojawił się największy problem, mianowicie jak namalować naturalne, strzelające w górę płomienie. Ten dylemat zdecydowałam się rozstrzygnąć z moim nowym obiektem doświadczalnym. Przywitaj się 27, zaczęłam próbować różnych gęstości farb, sposobów ich mieszania, na sucho lub na mokro i... nie wykorzystałam żadnego z nich. Skończyło się na rętnym, precyzyjnym malowaniu płomyków z dry brushingiem pomiędzy. Dry brushing to tak zwana metoda suchego pędzla. Wyciskam pędzelek na papierze tak, by został na nim tylko suchy pigment i szczotkuję granice szczotek ogiera, żeby zrobić płynniejsze przejścia. Zagraniczni widzowie niech sobie powtórzą tę lekcję. Szczotkuję granice szczotek. Tylko liczę się z tym, że taki pędzel nie będzie się już nadawał do niczego innego. Ja w ten sposób omal nie załatwiłam wszystkich, dopóki się nie zorientowałam. Była to długa i żmudna część pracy z masą poprawek. Z jednej strony muszę być dokładna, z drugiej z dozą niestaranności. Właściwie do końca malowania coś tam poprawiałam. Z nadzieją, że najgorsze już za nami, przygotowuję pastele. Mieszam kolor na oko, zwykle 3 w różnych proporcjach. Zaczynam od szarości na puzdrze, między nogami, na pysku i wokół oszu. Potem robi się bardziej interesująco, bo zaczynam przydawać customowi ogniste nuty. Najpierw czerwień na końcówki, a przy okazji żar w frapach. Potem przeszłam do jasnego pomarańczu, który świetnie zblendował się z czerwonym, wcześniej dość ostro odcinającym się na żółtym tle. To samo powtarzam z grzywą i ogonem. Wycieram jeszcze resztki pasteli gumką chlebową i dokładam gdzie trzeba. Czas na werniks i powtórka z rozrywki. Intensyfikuję te barwy. Na drugiej warstwie dodaję też lekkie cieniowanie całego ciała brązem i włoski w uszach, żeby nie było takie płaskie. Następnie zajmuję się kopytami. I tu skanaciłam robotę, bo ręka mi się jakoś dziwnie trzęsła i finalnie wygląda to nie najgorzej, ale te kopyta raczej nie powinny wychodzić za linię. Nie róbcie tego. Z pomocą kredek akwarelowych nadaję im strukturę i podkreślam strzałki. Znów kredkami zaznaczam ścieżki lawy, która będzie opływała całego konia, niczym takie pęknięcia w skorupie. Sekret tkwi w tym, że lawa musi skądś wypływać. Żeby wyglądało to estetycznie, źródła musiały być rozmieszczone raczej w mało widocznych miejscach. Finalnie jest to połączenie zaledwie 6-7 sieci na całym ciele. Maluję je żółtą farbą z odrobiną złota. Dzięki temu w przybliżeniu można zobaczyć, że zygzaki lekko się błyszczą. Po 4 warstwach stwierdziłam, że mam dość. Na ostatnie jeszcze dodałam dla równowagi od czasu do czasu maleńkie, pomarańczowe kry, czy coś w tym stylu. Ten etap też był dość czasochłonny, ale zdecydowanie warty poświęcenia większej uwagi. Moi mili państwo, to jest ten moment, ostatnie wermiksowanie, Bogu dzięki. Totalna chillera, utopia i w ogóle. Pryskałam go przez okno w śliskich rękawiczkach i nie, nie wypadł mi. Nistego nizowego na przodzie werniks zmienił się w mleczno-białą maś. Przysięgam, że kiedy to zobaczyłam, serce mi stanęło. Przez kilka minut po prostu stałam z kastanem w ręce, próbując oszacować, jak bardzo coś poszło nie tak. Możecie sobie wyobrazić, jak bardzo zniechęcona się poczułam w tamtym momencie. W internecie doczytałam, że prawdopodobnie winowajcą była wysoka wilgotność. To w sumie ma sens, bo 10 minut później przyszła burza. Morał? Kupcie sobie higromet. Nawet najlepszy lakier nie oprze się niekompetencji człowieka, a ten nie wszystko jest w stanie przewidzieć. No nic, odstawiłam ogiera znowu na kilka dni w suche, chłodne miejsce. Wbrew pozorom, naprawa zajęła o wiele mniej czasu niż się spodziewałam. Pewnie gdyby nie moje zrywanie w panice mazi, wystarczyłoby ponowne werniksowanie. I jakimś cudem moja niszczycielska pasa ominęła żółte części. Papier ścierny o wysokiej gradacji, farba, pastele i nie ma śladu. Dodałam jeszcze podpis, o którym wcześniej zapomniałam. Ostatnie, ostrożne podejście z werniksem i zabieram się za malowanie oczu. Najpierw daję białą bazę, potem właściwy żółty kolor. Mówiąc szczerze, mam wrażenie, że dopiero z tym spojrzeniem custom nabrał tego mocnego, władczego charakteru, o który mi chodziło. Ostatnia rzecz? Lakier gloss, który nada oczom i chrapom połysk. Finish! Myśliłam sobie, że Svarok będzie totalnie ognistym ogierem. I tu jestem z niego bardzo zadowolona. Imię pochodzi od słowiańskiego boga ognia, właśnie Svaroga. Swoją drogą to bardzo ciekawa mitologia. A mam wrażenie, że słabiej znamy własne korzenie niż greckie. Poczytajcie sobie. Wracając do customa, jak na pierwszego drastika poszło coś gładko. Końcówki szczotek niczym się nie wyróżniają. Bardzo podobają mi się również całkiem płynne przejścia przy płomieniach, a szczególnie pomiędzy niższymi kolorami. No i ten wzrok. O jeez. Generalnie spoko model. Chociaż jak tak patrzę, może dodałabym jeszcze jedną warstwę na strugi lawy,
oraz nie pognała z kopytami tak za daleko. Jednak poza tym po prostu cieszę się, że go skończyłam i się z nim rozstaję. Oczywiście z tego się raczej aż tak nie cieszę, ale Svaruk do 8 lipca jest wystawiony na sprzedaż na aukcji, więc tak samo jak z konkursem, który trwa do dziś, radzę się pospieszyć. Linki do obu wydarzeń zostają w opisie. Koniecznie dajcie też znać w komentarzu, jak wam się podoba Svaruk i nie zapomnijcie łapeczce w górę oraz subskrypcji. Będę wam naprawdę wdzięczna. W opisie zostawiam jeszcze listę materiałów i media społecznościowe. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia!